Oluś i tatuś. Mój synuś Oluniuś Potarganiuś dzisiaj był po długiej przerwie w przedszkolu. Fajnie było? Bo przedszkola jest czaderskie. Później szkoła też jest czaderska, ale w szkole się wydaje, że już jakby chciało być się dorosłym, iść do pracy, a w pracy by się chciało wrócić do szkoły, wiesz? Okej, dzisiaj trzecia bitwa. Będziemy walczyć, dzisiaj mnie nie pokona, zrobię groźną minę. Ale i tak ja wybieram aspekto. Tak, bo już zdobył 2 punkty w 3 grach, więc nie mam szansy wygrać, więc Oluś będzie wybierał... Znaczy 2 punkty w 2 grach. W 2 grach, no w 3, no i mam nadzieję, że w tej wygram. No. Dobrze, dzisiaj gramy w grę bitewną z Enigmą. Zaczynamy otwierać. Najpierw, jak to standardowo ostatnio robiliśmy, porównamy enigmy. Niestety nie mamy enigmy z saszetki, ale mamy z enigmy z 2 zestawów. To jest zestawu laboratorium profesora K, tak? A to jest zestawu enigmy z zegarkiem. Ten, co wydaje dźwięki i ten, co jest do wygrania za pierwsze miejsce na najlepszy rysunek Mr. Kinga. I on trwa, zbieramy pracę do 1 grudnia. A Olusiu, zanim pokażemy enigmę, porównamy, co mieliśmy powiedzieć? Pozdrawiamy... Jacka. Nie Jacka. Jacka Placka, ale przede wszystkim pozdrawiamy... Janka. Janka i jego super tatusia, który nas poprosił, żebyśmy was pozdrowili. Szymona, pozdrawiamy cię Janeczku. Oluś, pozdrawiasz Janka? Tak. To pomachaj do Janka. Uśmiechnij się. Żółwika przybij z nim. Ale patrz na niego, bo mu uderzysz twarz. Cześć Janek i cześć Szymek. Pozdrawiam jeszcze tak szybko Nikodema. Nie widzisz z tej strony żółty. Jeszcze pozdrawiamy Nikodema, moi drodzy. Nikodema W. I to na tyle pozdrowień. Jak ktoś chce być pozdrowiony, da radę to zrobić, tylko musicie mi się przypominać. Najpierw porównujemy enigmę. Zobaczcie, ta enigma, chciałem powiedzieć, nie ma nic w rękach, ale ma laseczkę. To nie jest laska, to jest różdżka. To jest różdżka, ale on może się nią podpierać. A tu nie ma różdżki. Jest różdżka. Która już daje czar. Tak myślisz? No, a tu też ma. To są czary. Czary i tu ma zegarek w drugim ręku. No to w drugim ręku nie ma. Już on chce zaczynać, poczekaj. Pierwsze to, czy jest takie samo jak w tych poprzednich gierkach, czyli te podkładki do postaci. I tatuś mówiłem? O, jest, no bo jest są 3 różne, ale zaraz wytłumaczymy. Do tej gry też jest kosteczka. Są różne, bo to są moce. Moc siły, moc prędkości, moc wytrzymałości. Do tego jest taka malutka, zgrabniutka, idealna do grania na przykład w podróży. I ona jest dwustronna, bo można grać tymi, a można grać też tymi. Jak będziemy, zrobimy króciutką przerwę na rozłożenie gry, żebyście widzieli, jak gramy, to może zamiast tych, bo widziałem to u Adama TV, zamiast tych przeciwników damy normalnie postacie, czyli małe zinksy, i będziemy z nimi walczyć. Poza kostką jeszcze ich pokonamy normalnie. Pasuje? Widzisz, możemy poszukać tych. Oj, tatuś! Z tych mamy, a z tego nie mamy? Mamy. Mamy, czyli z tych wszystkie mamy, a z tego brakuje nam jednego, ale to za chwilkę. Więc jest dwustronna, nawet nie widziałem. Są 4 postacie, bo te... Mogliśmy już zebrać te wszystkie. Mogliśmy już zebrać, ale nie wiedzieliśmy. Bo na żadnym filmiku nie widziałem, nikt nie mówił, że jest z 2 stron, że są 2 rodzaje z Zingsów Wojen. Są 4 postacie. Pierwsza, bananik. Druga, kostka lodu. Trzecia, piciuniu w kinuniu. Czyli na przykład jakaś Fanta Cola, albo soczek, albo woda. I tu, a co to jest? Worek treningowy. Worek treningowy, idealny dzisiaj do walki. Ale ja biorę worek. Nie jestem. Nie. Nie możesz ja dzisiaj być. Ja jestem kostką lodu. To Olek będzie kostką lodu, ja będę workiem treningowym. Do tych postaci są dorzucone karty.
I one mają moce swoje. Tak? Niestety te moce, a może sam zaraz zobaczymy z instrukcji. Każda ma z nich moc. Poczekajcie. Każda z nas ma z nich moc. Każda trzy moce. Jedne słabsze, inne mocniejsze. I to będzie losowane, którą mocą walczymy właśnie tą kostką. Czyli ja ci daję kartę kostki. A zamontuj sobie, jaka jest kostka z tyłu. Niebieska. A ja mam worek. Jest worek, jest fioletowy. I ja będę grał workiem. Jak? Poczekaj, zaraz ci pomogę. A u mnie dobrze też robię? Pewnie, kochanie, zawsze dobrze robisz. Czasem gorzej, czasem lepiej, ale dobrze. No. Udało ci się? Znowu się na tym jadłeś. A, na ostatnim odcinku pomyliłem, to nie była lupa, wiesz, Olusiu, tylko to było lusterko pęknięte. Więc no przepraszam. No wiesz, a ja mówiłem cały czas lupa. Zdarza się tak, bo my nie nagrywamy podwójnie, my tak jakby nagrywamy na live'a. To, co się wydarzy na nagraniu, to jest, nie poprawiamy tego, prawda? Nigdy nie nagrywaliśmy czegoś drugi raz, prawda, kochanie? Zawsze tak robimy i mam nadzieję, że to wam się podoba, że nic nie jest inscenizowane, czyli ustawiane. Okej, okay, to szykujemy jeszcze. Musimy troszkę się zlękłem tu sprzątnąć. Jeszcze raz przypominamy, pozdrowienia dla, pamiętasz imię? Ale widzowie. O, mów. Łapeczki w górę, subskrypcje. Właśnie, koneczka. Jak najwięcej łapek w górę, bo zawsze o tym zapominam, a to jest bardzo ważne, żeby nasz kanał był coraz lepszy, coraz fajniejszy i coraz więcej ludzi nas oglądało. Bo dzięki temu będziemy mogli mieć coraz fajniejsze zabaweczki i coraz fajniejsze programy. Bo pamiętajcie, nie tylko będziemy otwierać zabawki, bo Oluś będzie coraz starszy, bo też czasem gramy, ale czasem będziemy robić jakieś głupotki śmieszne, prawda? Mhm. Żeby was rozśmieszyć, zadowolić, żebyście byli szczęśliwi. I żebyście się wszyscy kochali, pamiętajcie oczywiście o myciu rączków, o maseczkach i o czym jeszcze? I o dystansie, jak jesteście na dworze. Okej, okay. Pozdrawiamy jeszcze raz, Janku, pozdrawiamy cię, żółwik Janeczku. I tato dla ciebie, Szymku, też pozdrowienia. Poczekaj, bo tylko może będzie opisane, co to są za moce. Porównaj siłę mocy na siłę kartki, jeśli moc na twojej kartce. No nie ma, rzucajcie kostką, jeśli przebierze udział, walka, taralala. Twoje atrybuty, siła, moc bitewnych. Okej, okay, no to są różne siły mocy bitewnych, nie jest opisane, więc robimy chwilową przerwę, żebym ustawił kamerę wyżej, żebyście widzieli, jak my tu gramy, prawda? Stawiamy enigmę, bo na końcu walczy się z enigmą. Najpierw gramy tymi. Okej. Okay. Te idą na bok. Przypominam, że masz dzisiaj przegrać, bo nie może być tak, że będzie 3-0 dla ciebie. Rozumiemy? Obiecujesz widzom? Nie. Co śliwcze, masz przegrać, powiedziałem. Zobacz, lampa. Lampa, okej. Okay. Okej, okay, to teraz chwilka przerwy i zaraz wracamy, pa, hej, pa. No to już wracamy. Naszykowane mnie znowu nie widać, ale bardziej mi zależy na tym, żebyście lepiej widzieli grę. Olusia za to widać, Ponczusia, prawda? I słuchajcie. Zmieniłem jednak z worka na banana, bo banan jest zły i będę walczył przeciwko dobrym. A Oluś jest dobry, kostka lodu jest dobra, będzie walczył przeciwko złym. I tu mamy tak, po stronie Olusia mamy sejfa, więc stawiamy sejfa, bo go znaleźliśmy i będzie walczył z sejfem. Tutaj potem mamy spray, to stawiamy, będziesz walczył ze sprayem. Potem mamy suszarkę, trochę w innym kolorze, ale jest suszarka. I mamy magnesik. Ale u ciebie pierwszego nie ma. Okej. Okay. Tutaj u mnie mamy młoteczek srebrny, więc postawimy go. Drugą mamy pędzelek. Trzecią mamy maseczkę. Nie mamy w, ale akurat nie w mamy innym butelki. Kolorze. Znaczy butelkę mamy, ale Oluś jest za podział, więc wzięliśmy butelkę chyba od keczupu, czy tam od chili. Więc tutaj powinna to być butelka. Ostry sos. To był ostry sos, czyli, kochanie, może być. Więc tu była, nie wiem, Pepsi, albo Cola, albo Fanta, a my postawimy, to postawię go tyłem, żeby było sprawiedliwie, że też mam tyle postaci do wykonania. Oczywiście w tych grach zaczyna młodszy, więc Olusiu, wyrzucasz, idziesz krok do przodu do, i walczysz z sejfem i wyrzucaj tutaj tak, żeby było, poczekaj, tu wyrzucaj, żeby było widać. Nie, poczekajcie, ma czerwoną. Już jest, czerwony. Czyli tu masz swoją kosteczkę, patrzymy wtedy na kartę.
wybiera czerwoną i czerwoną ma czwórkę, a twój ma trójkę. Jeee, pokonałeś go, weź go pokonaj. Było tak słabo. Okej, okay, jest jeden pokonany. Przy następnym ruchu przechodzimy dalej. Teraz. Dobra, przechodzisz. Teraz taka. Teraz tata wskakuje i walczy z Pepsi, ale u nas jest to chili. Rzucamy i trafiłem moc zieloną. I lecie mieć zielone. I mam 8, a buteleczka ma tylko 5 i piącz pokonany. Pamiętaj, że dzisiaj wygram. Teraz Olusiek idzie. Dawaj Olek, bipopolek. Ups, awanturka. Oluś wylosował zielony. Jaką masz moc na zielonym? No nie, on ma największą na zielonym. 10 pokonuje, ale pokonuje go. Nie, no ja cię, ale gacie. Teraz idzie tata, kibicujcie mi. Cały czas słyszę. O, tatuś, tatuś, tatuś. Czy trochę Oluś też? Oluś też? Kibicują? No dobra, kibicujcie Olusiowi, ale ja muszę wygrać. Uwaga, mcepęce w tutaj ręce, ja coś dzisiaj dziś wyrzucę. I zielone. 5, a ja mam... 8. Ho, voila! Bruce Lee. Pokonał, a niedługo będzie, czyli poczekajcie, bo w sobotę jest filmik wrzucany, czyli dzień wcześniej. Moi drodzy, Bruce Lee, gdyby żył, skończyłby 80 lat. Taka ciekawostka. Okej, okay, teraz ty idziesz. Dawaj, Ponczuś. Zielony 10, no to pokonałeś go, no nie, dawaj. Hop. Ależ już doszedł do srebrnego, ale na razie idzie nam po kolei pokonujemy. I ja trafiłem dychę czerwone i zobaczę czerwone i pokonuję go, bo on ma tylko 7, pędzelek, pęce. Jest pokonany, banan jest the best. I pokonałem, pamiętacie, przed chwilą mówiłem o Bruce Lee, a to jest Bruce Lee. Pokonałem Bruce Lee. Teraz idę tu a i... Teraz Olusiek, Ponczusiek, ale Olusiu, bo zmieniłeś pozycję i cię nie widzę. Chciałeś, żeby było widzieć, tak. Cię widać, a jak nie chcę, żeby cię było widać, to ja zrobię jeszcze bliżej do gry. Yes. Zielony. Wygrałem. Jeszcze nie wygrałeś, A on zielony ile ma? 6. No pokonaj go, ja nie będę za ciebie go pokonywał. Psz, a ty słabo go pokonał. Teraz tu. No nie, przegram trzeci raz, nie może tak być. Nie może, niech mi ktoś pomoże. Zielon, 8 i on ma 7. Yeah! Wow! Zwycięstwo jest coraz bliżej. Uważamy i uwaga. Teraz idzie Olusiek, Ponczusiek. Żółte 9, ty masz 8. Olek, pierwsza porażka w tej grze. Uwaga, teraz tata, ile muszę wyrzucić? Najlepiej to bym czerwone, żebym wyrzucił. Tatuś teraz wygra. Dmuchnij. Ale dobra, schyl się, bo ci nie widać. Tak, chciałeś, żeby cię było widać. Zielony, 8, remis, rzucamy. Teraz ja. Nie, bo jest remis, jest 8, jest remis. Widzisz, mam 8 i Enigma też ma 8. Zielony, 8, remis, uwaga. Teraz czerwony. Czerwony! Wygrałem! Jest! Wygrałem! Dziękuję! Dałeś mi, kochanie, dziękuję ci, syneczku! Jest! Przegrałem tylko z Olkiem. Usiądź troszeczkę lepiej. Przegrałem tylko z Olkiem. Tak się schylę na razie. Przegrałem tylko z Olkiem. 2-1, ale i tak przegrałem. Brawa dla Olka za 3 gry. Gramy szybciuchem jeszcze jedną po drugiej stronie. Z innymi postaciami. Będzie może bardziej trudno. Nie, to już nie przynosimy tych postaci, ok? To tak szybciuchem. Ale to zmieniamy postacie. Ja teraz jestem workiem i walczę z dobrymi, znaczy ze złymi, a ty jesteś soczkiem albo co tam, jakimś napojem. Tu od zaczynasz. Ok, Olek, zaczynaj. Dobra. Jedziemy. Rzucasz. Zaczynam. A, karty trzeba ci dać. Tylko daj mi. Proszę. W ogóle wiecie, co się stało? Nie wiem, czy dobrze wygrałem.
bo miałem kartę cały czas worka zamiast banana. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, Olusiu? Tak. Dobra, okej. Okay. Jest! Zielone, zielone masz 10. Pokonujesz, przechodzisz dalej. Teraz tata musi rzucić. Żółty 8, pokonany. I przechodzę dalej. Olek, rzucasz? Rosja. Może będzie remis. Nie będziesz musiał wybierać, co mam ci kupić. Zielony. O, znowu. Dycha. No nie, jak on idzie jak burza. Ja cię poczekajcie, bo nie widać. Idzie jak burza. Teraz ja czerwony. Czerwony mam 4, nie przechodzę. Ojej, moja dobra pasa poszła. Enigma do pokonania. Czerwony? Czerwony 8, 4. Nie ma. Dobrze. Teraz ja. Zielony. Zielony mam 8, on ma 4. Przechodzę. Teraz ty. Oluś, Oluś. O nie, tatuś, będzie 2-2 i nie będę musiał ci kupować nic na aspekto. Nie. Tak. No nie. Żartuję. Dawaj, rzucaj, bo szkoda czasu. A, znowu zapominamy. Łapki w górę. Pamiętajcie, łapki, łapki, łapki. Subskrypcje i dzwoneczek. Czerwony. Przegrałeś? Dobra, teraz ja. Czerwone mam 4, też przegrałem, bo tutaj tarka ma 8, bo z tej strony ja mam kapsla, śmieci, kosz na śmieci, tarkę i baterię, a u Olusia jest żarówka, popcorn, trampek. Trafiłem i żółty. Co to jest? Lód? Lód. Trafiłem żółty. Idziesz dalej, bo 8, a on miał 3 tylko popcorn. Olek zaczyna prowadzić, zielone mam, zielone 8, 8 remis, dorzucam. Zielone 8, 8 remis. Czerwone 8-4 przegrałem. No kurka, rurka. Dawać. Olusiu, Pontusiu. Żółty, a on żółty. Ma... A ty masz 8, a on ma 9. No, ci są jakby troszkę trudniejsi przeciwnicy, prawda? Mhm. Czerwone 4. No nie, przegrałem. Dawaj, Olek, szybko. Czerwony 4, przegrałeś. Żółty 10. Wygrałem, bo on ma 7. Dawaj, Olek. Olusiek, Pontusiek. Czerwony. Przegrałeś. I teraz ja muszę wyrzucić znowu żółte. Zielone. 8. Wygrałem. Jestem już u Enigmy. Olek. Mam nadzieję, że wygram. Niech skupi. Dawaj, Olek. Nie poddawaj się. Zielone. 8. 8. Remis. Ale daję ci, oddaję ci rzut, żeby było sprawiedliwie. Dawaj. Bo w tamtą kartę miałem banana, może jakbym miał, znaczy miałem kartę, no zobaczcie co zrobiłem, teraz zrobiłem na odwrót, teraz gram kartą banana zamiast kartą tego, a wtedy grałem worka, a wtedy grałem bananem, a miałem kartę worka, teraz gram bananem, a mam kartę, teraz gram bananem, teraz gram workiem, a mam kartę banana, ja cię kacie, ale pokręciłem, jeszcze raz rzucaj, zobaczcie jak on chce wygrać, zobaczcie, nie chce przegrać drugi raz, dawaj, zielony, 10. Przechodzisz i decydujące. Ja teraz wygrywam. Czerwone. Czułem, przegrałem. Olek, rzucasz. Olusiu, Pączusiu, dawaj. Szybko, Olek, bo nie ma czasu. Bo narobimy kompasu. Żółte 8. Jest, wygrałem. Nie, żółte 8, on ma 9. A, bo to od drugiej strony, bo tu jest kreseczka, wiecie, jak jest kreseczka pod spodem, bo 6 i 9 wyglądają identycznie, zależą się od której strony się patrzy, zielone 8, 8 remis, dobra, niech będzie, że oddaję ci znowu rzut i dawaj, 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 czerwony, przegrałeś, czerwony, żółty? Tak, żółty. Wygrałem drugi raz. No żółty. Chciałem ci dać. No nie, weź no się usiądź, bo cię nie widać znowu. Wygrałem 2 razy, ale niestety i tak nie ma remisu, bo nie tak się umawialiśmy. Prawda, Olusiu? Pączusiu? Tak. Dziękujemy, że oglądaliście. Pan... Oj, się przekrzywił. Pamiętajcie o łapkach w górę. O subskrypcji. Tak. O dzwoneczku. Tak. O czym jeszcze, Pączusiu? Pomagają dla Marcysi. Właśnie, pomagajcie Marcysi. Tam pod niektórymi filmami jest link do pomocy, bo zbiera na lekarstwa. Brawo, Olusiu, Pączusiu. Trzymajcie się. Pamiętajcie o łapkach. Papatki. Olusz, papatki. Pa. Trzymajcie się. Wyślesz coś, buziaka jakiegoś. Pa, pa. Pa, hej. Czym dzisiaj wyłączasz? Papa. Papa, niczym?